Cześć, dziś zabiorę Was do miejsca z niesamowitą handlową, ale nie tylko, historią. Zapraszam do domu towarowego braci Jabłkowskich. Historia stworzenia tego miejsca sięga lat 80. XIX wieku, kiedy to Aniela Jabłkowska zaczęła prowadzić swój pierwszy sklepik. Zaangażowanie jednego z braci, Józefa Juniora, oraz przekształcenie sklepu na dom aukcyjny i pozyskanie innych wspólników pozwoliło na rozpoczęcie budowy domu przy ulicy Brackiej 25. 7 listopada 1914 roku na trójkątnej działce został otwarty dom towarowy z 44 sklepami podzielonymi na 300 działów. Swobodę w poruszaniu się po sklepie umożliwiał przewodnik, który dostawał każdy klient wchodzący do domu towarowego. Były tam spisane wszystkie produkty wraz z miejscem i piętrem, na którym się znajdowały. Można to było kupić naprawdę wszystko. Każda kondygnacja miała swoje przeznaczenie. Piwnica początkowo pełniła rolę szatni i magazynów, natomiast w latach 30. XX wieku stała się strefą cen jednolitych i towary zostały pogrupowane właśnie według nich. To było miejsce w stylu dzisiejszych sklepików, wszystko po 5 zł. Na parterze natomiast znajdowały się perfumy, bielizna i paczkarnia dla wygodnych, gdzie można było odebrać wszystkie kupione towary lub też zlecić wysłanie ich do swojego domu. Mężczyźni na ogół kierowali swoje kroki na pierwsze piętro. Nic dziwnego, to tutaj znajdował się dział sportowy i radiowy. Raz w roku całe to piętro przyozdabiane było sztucznymi kwiatami, co zwiastowało jedno – wyprzedaż. Piętro drugie to był raj dla kobiet. Panie mogły tu przebierać w futrach, sukienkach, pantoflach czy kapeluszach, a także jeśli znalazły się w gronie szczęśliwców, to mogły uczestniczyć w organizowanym tu dwa razy do roku pokazie mody. Kto z nas nie lubi usiąść i odpocząć po maratonie zakupowym? Tak, to właśnie trzecie piętro. Poza modą męską i kobiecą były tu strefy relaksu. Można było posiedzieć w kawiarni oraz posłuchać koncertu. W domu towarowym nie brakowało również atrakcji dla dzieci. Znajdowała się tu 300-miejscowa sala, w której za 5 groszy można było oglądać teatrzyki kukiełkowe. Wszystko po to, by wydłużyć czas spędzony w tym miejscu. To nie jedyny marketingowy zabieg, który został wykorzystany. To właśnie na ścianie frontowej tego budynku w latach 30. pojawiła się pierwsza w Polsce ruchoma reklama świetlna. Codziennie po zmroku widać było ruszającego się konia oraz niedźwiedzia machającego łapą do przechodniów. W całej sprzedaży ogromną rolę odgrywała oczywiście kadra. Aby być zatrudnionym w domu towarowym, trzeba było znać języki obce, cechować się wysoką kulturą osobistą, a także nienaganną prezencją. Pracownicy często wysyłani byli do fabryk, w których produkowane były sprzedawane tu towary, a pracownicy działów modowych wysyłani byli na zagraniczne pokazy mody. Sprzedaż stacjonarna to nie wszystko. Był także dział sprzedaży wysyłkowej. Dla nas obecnie wydaje się to banalne i wpisane w dzisiejsze czasy, jednak wtedy było to dość nowatorskie rozwiązanie. Wybór produktów odbywał się na podstawie wysyłanych dwa razy w roku katalogów ze stałymi cenami. Przy zamówieniu powyżej 12 rubli wysyłka odbywała się za darmo, a płatność następowała przy odbiorze. Latem na dachu domu towarowego otwierany był bar pod słońcem. Dzisiaj co prawda pogoda deszczowa, ale kiedyś w lato można było tu usiąść, wypić kawę i podziwiać piękną panoramę miasta. Co ja bym dał, żebym teraz mógł tu usiąść ze wspomnianą kawą, poczytać gazetę i popatrzeć na moje piękne miasto. Pamiętajmy, że dom braci Jabłkowskich to nie tylko miejsce handlu. W trakcie powstania warszawskiego produkowano tu amunicję, a na trzecim piętrze znajdował się szpital. Jak widzicie, jest to budynek z historią i takie właśnie uwielbiam. Niedługo zabiorę Was w kolejne ciekawe historyczne miejsce. Cieszę się, że ze mną jesteście i do zobaczenia.